Tata został porwany? Dlaczego? Nie znamy powodu. Julia ustaliła tylko, że zabrali go do bazy wojskowej. Dlaczego ich nie powstrzymała? Jak mogła biernie patrzeć, jak porywają mojego ojca? Jeśli odkryją naszą działalność, utrudnią nam ją. Co to ma znaczyć? Co będzie z tatą? Zrobimy, co możemy. Podejrzewam, że tam, gdzie jest George, są też chiropterany. Chiropterany. Pozwól ze mną. Tylko ty możesz to zrobić. Dobrze, chodźmy. Zaczekaj, Saya. Jedziemy z wami. Ale Kai... Zgoda, ale nie wchodźcie jej w drogę. To nie bójka uliczna. Zaczekaj na mnie. Tylko ja mogę ocalić tatę, prawda? Hadzi? Hadzi? I need your help. Pomożesz mi? Will you help me, please? I will help you. Jeśli tego chcesz. Yes, thank you. Dziękuję. I need to get some fresh. Muszę odetchnąć świeżym powietrzem.
Mam nadzieję, że tata żyje. Tata to twardziel. Nie umrze tak łatwo. Minęły 3 dni. Dlaczego pan David nic nam nie mówi? Moglibyśmy poszukać taty na własną rękę. Wyruszylibyśmy razem z Sają. Saya nie jest jedną z nas. Hey. Is that you, Saya, to ty? Saya? I'm sorry. Przepraszam. I'm just... Kai, a ty dokąd? Przejdę się. Minęły 72 godziny, od kiedy George Miyagusku został zabrany przez żołnierzy. Nasz agent na Okinawie wciąż go szuka. Wierzymy, że zlokalizuje go w ciągu 24 godzin. Wciąż nie mamy pewności, ale wsparcie powinno czekać w pogotowiu. Dobrze, poradzimy sobie sami. Saya? Jest stabilna. Nawet po zabiciu kiropteranów nie powtórzyło się to, co stało się w Wietnamie. Możemy założyć, że jej zachowanie pozostanie przewidywalne. Problemem jest to, że jej rodzina została w to wciągnięta. Rozumiem. Uczynimy to naszym priorytetem. Co mówi dowództwo? Nie przyślą nam wsparcia. Przecież jesteśmy tak blisko. Musimy poradzić sobie sami. Podejmiemy działania, jak tylko George zostanie zlokalizowany. Czy Louis się odezwał? Ma problemy. O sprawie wie tylko garstka ludzi. Zdobyliśmy truchło jednego z kiropteranów i armia zaczyna panikować. Znalazłam coś niepokojącego w tych dokumentach. Co? Do bazy na Okinawie przywieziono sekwencer DNA. Co w tym dziwnego? Zamówiła go Fundacja Ochrony Gatunków. Ta, która opiekuje się nielotnymi wodnikami? Fundacja prowadzi niewielki ośrodek ornitologiczny i organizuje wystawy. Nie wydaje ci się podejrzane, że zamówili sekwencer DNA? Chiropterany? Prawdopodobnie. Uniwersytet Naha. Profesor Hirohisa Sugekawa, medycyna sądowa. Witam. Okamura z dziennika Ryuku. To znowu pan. Co tym razem? Proszę poświęcić mi kilka minut. Chodzi o sprawę tego seryjnego mordercy. Gardło ofiary zostało poderżnięte, a krew odessana. Autopsja została wykonana tutaj. Prawda? Dlaczego pan pyta? Jestem dziennikarzem, szukam sensacji. Ucieszyłbym się, gdyby morderca okazał się wampirem. Policja zleciła mi wykonanie autopsji, ale zanim ją skończyłem, wpadli tu żołnierze i zarekwirowali ciało oraz wszystkie moje instrumenty. Udało mi się zrobić im kilka zdjęć. Naprawdę? Mogę zobaczyć? To nie byłoby stosowne. Na pewno pan rozumie. Oczywiście.
Nie uważa pan, że wojsko ostatnio zbytnio się panoszy? To, co o nich myślimy, jest bez znaczenia. Taka już jest Okinawa. Welcome to Okinawa. Podobno żołnierze zabrali też ciała pozostałych ofiar. Ukradli ciała ofiar? Tak. Zabrali zwłoki nauczyciela i wszystkich innych ofiar seryjnego mordercy. Myślisz, że to oni porwali George'a? Najwyraźniej. Wszystkie ciała zabrano do Yanbaru. Yanbaru. Sprawdzę jeszcze jeden trop i zadzwonię. Świetnie, dziękuję. Tak podejrzewałem. Myślisz, że przetrzymują tam George'a? Jestem pewien. Co zrobisz z dzieciakami? Saya jest nam niezbędna do unicestwienia kiropteranów. Pojadę z nią i Hajim do Yanbaru. A nas zostawicie? Ty i twój brat nie przydacie się nam. Jeśli jedziecie uratować mojego ojca, chcę jechać z wami. Spowalniałbyś nas. Nieprawda. Kai! Zwariowałeś? Inaczej nie posłucha. Musi się sparzyć. Jestem gotów, chłopczyku. A niech cię. Ostrożnie. Proszę, przestańcie. Oto świat, w którym żyjemy. Ktoś taki jak ty sobie w nim nie poradzi. Skoro się o tym przekonałeś, zostaniesz tu, gdzie będziecie bezpieczni. Louis? Tak. Spotkamy się zgodnie z planem. Zlokalizowaliśmy George'a. Jest w Yanbaru. Poinformuj Hajiego. Wyruszamy wieczorem. Zrozumiałaś? Tak. Saya, chcę iść z tobą. Nic ci nie jest? Nie chcę, żebyś mi towarzyszył. Zostańcie tu do mojego powrotu. Jak możesz? Nie możesz nam pomóc. Przeszkadzałbyś. Zostajesz. A
Nie jestem potrzebny. To nie tak. Powiedziała tak, bo nie chce, by stała nam się krzywda. Wiem, Riku. Ale obiecałem jej, że zawsze przy niej będę. Zawiodłem ją. Do diabła. Saya, przygotuj się. Okay. Dobrze. This will work. Wezmę tę. Tylko? Nie zabijesz nią Kiropterana. To nie ja stawię im czoło. Dobrze się czuję? Nie mamy wyboru. Co to, Haji? Bułeczka ryżowa? Daj im popalić, Kai i Riku. To od Riku i Kaja. Ciekawe, gdzie teraz jest. I czy nic jej się nie stało. Haji, the sword. Haji, miecz. Trzymaj. To plan ośrodka Yanbaru. Powinniśmy wrócić do rana. Jeśli nie, wrócicie. Będę czekał. Prawda, sir? Oczywiście. Gotowa? Ruszajmy. Tak. Przecież wam tłumaczę. Ośrodek Yanbaru został zamknięty z powodu myszy. Co teraz zrobicie? Ilekroć wpakujecie się w tarapaty, musicie się potem z nich wyplątywać. To przecież powinno być oczywiste. To wy stworzyliście Delta 6-7. Zachowaliśmy wszelkie środki ostrożności. Wy natomiast okazaliście się naiwni jak trzylatki bawiące się granatami. Proszę się wyluzować. Może cukierka? Macie kłopoty, bo wypuściliście myszy. Ja przybyłem tu po was posprzątać. Jeśli ośrodek Yanbaru został opanowany przez myszy i system autodestrukcji zawiódł, pozostaje nam tylko jedna opcja. Proszę uruchomić plan D. Mamy zniszczyć Yanbaru? No. Po prostu zwrócimy je przyrodzie.